ponownie powracamy do Państwa. Jak Państwo widzieli i usłyszeli, zaśpiewała dla nas wokalistka z Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej, Lena Małodzińska. Było to całkowicie na żywo. Również tak, będą przez cały dzień dzisiejsi nasi goście śpiewali dla Państwa całkowicie na żywo. I całkowicie na żywo, już trzeci raz to powtórzę, jest z nami kolejna osobowość na tym zacnym fotelu, a jest nią prezydent miasta Mielca Jacek Wiśniewski. Witamy serdecznie, panie prezydencie. Witam serdecznie. Tak się zastanawialiśmy, o co pana zapytać, ale chyba zaczniemy od tych taka lista. Pytań. Tak. Wszystko żeśmy wykreślali. Nie. Ale czy w ogóle prezydenta zobaczymy dziś na ulicach miasta Mielca, jako który będzie kwestował na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Panie Tomku, od rana staram się kwestować, staram się wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Byłem już na osiedlu Smoczka z puszką, razem z żoną zbieraliśmy datki, bo szczyt jest wielki i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej ludzi wsparło Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie ukrywam, że spotkałem się z wielką życzliwością. Jest wiele osób, które chcą bardzo chętnie uczestniczyć, chcą wspierać, rozmawiają, mówią o tym, jak ważna jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak jest ważny sprzęt dla dzieci. No a najbardziej się wzruszyłem, kiedy spotkałem chłopca takiego w wieku mniej więcej 17-18 lat. I który mi powiedział: panie prezydencie, to zbiera pan na dzieci. Mnie taki sprzęt uratował, bo jestem wcześniakiem. Inkubator, w którym przebywałem, rodzice opowiadali mi, że był obklejony serduszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Więc to jest namacalne, to jest i są świadkowie naprawdę wielkich, wielkich serc, w których państwo dzisiaj różnie uczestniczą. I wtedy się wie, Jacku, że robisz coś dobrego. Tak, tak. I to mi nadało takiej dodatkowej energii. Widać efekty z tego. Tak, i ta puszka jest potem coraz cięższa. Przekazujemy ją dalej i to jest naprawdę takie budujące. I to wsparcie ludzi, osób chętnych do tego, żeby pomóc. No to ja pójdę dalej tym tropem. Czy jako młody chłopak prezydent kwestował? Powiem szczerze, nie. Po raz pierwszy uczestniczę w kweście. Starałem się pomagać w inny sposób. No po pierwsze uczestniczyłem jako mieszkaniec miasta, wrzucając do puszki. Zawsze to już była taka tradycja nasza rodzinna, że szukaliśmy wolontariuszy i wrzucaliśmy do puszki. Jak powiększała nam się rodzina, to każde dziecko obowiązkowo musiało mieć też pieniążka, żeby wrzucić do puszki, żeby mieć serduszko. I w tych miejscach, w których żeśmy byli, zawsze te datki były wrzucane do puszek. Więc od małego zaszczepialiśmy to wśród naszych dzieci. Natomiast namacalnie, no przekonaliście mnie wy w tamtym roku. Powiem szczerze, uczestniczyłem po raz pierwszy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy tutaj na miejscu. Tak. I zobaczyłem, ile ludzi jest zaangażowanych, jak to się odbywa, jakie są licytacje. Takie bitwy, nie? Jak to wszystko żyje, jak ludzie się angażują bardzo mocno. I to naprawdę, no powiedziałem, nie, ja muszę być tu w środku w tym roku. Ja muszę bardziej się zaangażować, mocniej się zaangażować, no bo to naprawdę przynosi rezultat i efekt. Jest fajnie, mi się to bardzo spodobało i może szkoda, że tak późno, ale jak to mówią, lepiej późno. Jak można pomóc, to trzeba się pomagać. Tak. Ale pamięta pan prezydent tą salę, która była wypełniona ponad 200 krzesłami, gdzie inni przychodzili, wychodzili, te wspaniałe koncerty, które tutaj na tej scenie się odbywały. No, dziś mamy wyjątkowe studio. Ale też jest pięknie i patrząc na okres pandemii, na te obostrzenia, jest naprawdę przygotowane to wszystko na bardzo wysokim poziomie i cieszę się bardzo, że ten pomysł przejścia do sieci, do tego wszystkiego, puszki, które można zapełnić przelewami, to jest coś wielkiego i widzę, że mieszkańcy nie tylko miasta Mielca, ale i całej Polski zaaprobowali tą formę kwestowania w tym roku i widzę, że nawet po kwotach, bo rano tam obserwowałem, Jurek chwalił się, że już zadeklarowane było 46 milionów złotych. Już? Tak, więc było przed godziną 9, więc nie wiem, jak teraz wygląda sytuacja, bo powiem szczerze, że nie miałem... Musimy mieć jakiś podgląd albo zadzwonimy. Przekonać się do Jurka. No, jest naprawdę coś wielkiego. Mocno. Eskarbonki to jest
coś wspaniałego. Ja właśnie mówiłem, zanim ci szedłeś tu, Jacku, że ja dostałem sync od moich kolegów i koleżanek polskich oczywiście, w Londynie, w Nowym Jorku, że też oglądają nas w Melbourne Song Stones z Mielca i pokazują Amerykaninom i Angolom, co się dzieje, co to jest WOŚP, bo obcokrajowcy na świecie nie wiedzą, co to jest, tylko Polacy. A Polacy pokazują obcokrajowcom, że tak powiem, w swoich krajach, co to jest WOSP, jak działamy, co my robimy, w jakim celu i wszyscy są pod wrażeniem wielkim. To dobrze, że mamy takich ambasadorów w świecie i na Europie, którzy pokazują i chwalą się tym, bo to jest naprawdę wielka rzecz i tutaj nawet nie ma co bardzo dyskutować na ten temat. I tutaj na chwileczkę bym postawił dużą kropkę, Kevin, bo chciałbym sprawdzić, jak wyglądają pana prezydenta na przykład przygotowania i to... Tutaj się popiszesz do pewnej zupy, dania na przykład, zrobimy też na panu prezydencie. O, ja chciałem zapytać się, bo podchodzi teraz Wielkanoc i tak dalej. Tak, na przykład. No, zobaczmy. Jacku, ty umiesz gotować w ogóle, bo zawsze chciałem cię to zapytać, ale jak byłeś u mnie, to zawsze było to, że ja jestem po drugiej stronie gotuję, więc to nie wypadało. A teraz jesteśmy na neutralnym gruncie, więc mogę się zapytać. Kevin, przy tobie no ciężko powiedzieć, że ja umiem gotować. Powiem szczerze, ciężko to powiedzieć, natomiast... No pewne rzeczy czy umiejętności kulinarne posiadam. To nie są jakieś wielkie rzeczy, tylko jajka na miękko. Tak? Jajka na miękko umiesz. Ile minut gotujesz? 4. Tak jak ja. Dlatego są pewnie tak wyśmienite u ciebie. U ciebie są dlatego takie dobre. A czy ty wiesz, że ja kiedyś gotowałem dla ciebie wcześniej, niż ten moment, kiedy przyszedłeś do mnie do restauracji? Ja gotowałem dla ciebie wcześniej. Wcześniej? A ty nie wiesz gdzie. Wcześniej pracowałem w innej restauracji, w Manuka. Rozumiem. A ty przyszedłeś wtedy i szef kuchni Marcin powiedział, prezydent miasta jest. O. A ja tak, a potem jak przyszedłeś twoje zamówienie, ja dostałem. Okay. Jak, o, wróciłem do domu i powiem, gotowałem dla prezydenta miasta. Kevin, ty, okej. O zupie nie chcę mówić, bo zupy to jest naprawdę ciężki temat, ale natomiast jeden przepis mi Kevin podpowiedział, jeśli chodzi o marynowanie rzodkiewek. Tak, pan Tomek marynował rzodkiewki? Też. Czyli to jest też taki to jest taki produkt, którym się chwalisz, bo nie ukrywam, że chyba tatar to był wtedy, tak? Do tatara dołożyłeś właśnie pokrojone w kosteczkę rzodkiewki. Kiszone rzodkiewki. Kiszone rzodkiewki. Nie marynowane, tylko kiszone właśnie. Kiszone. I ja po raz pierwszy mówię, co to jest? Bo powiem szczerze, że z takim smakiem się jeszcze nie spotkałem. Bardzo mi to posmakowało i Kevin właśnie wtedy przyniósł i powiedział... A jak ma... To nie jest ze sklepu, to sami robimy. Ale Kevin, dzięki tobie, dzięki waszej rozmowie poznaliśmy, jak wyglądają kubki smakowe prezydenta Mielca. Tak. I czym się ale jeszcze jednym muszę wam się pochwalić. Jeśli chodzi o kubki smakowe, to nie ukrywam, że dużym zaufaniem darzy mi moja żona. Że jeżeli coś przygotuje, jakieś danie, posiłek, woła mnie, Jacek, skosztuj. A, próbować. Tak, do próbowania. Tak, i powiem szczerze, że na tyle mi ufa moja żona, że jak ja powiem troszkę może więcej soli, może pieprzu, może coś tam innego. Co, dwie głowa to nie... Tak, to się sprawdza i potem wszystkim to smakuje i wszyscy są zadowoleni. No i tak to się u nas utarło. Ja robię to samo, ja pytam proszę, spróbuj to, bo ja mam swój smaczek, ale zobaczymy jak twój jak pasuje, inni, pasuje. Czyli umie gotować. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Gosia? Nie Gosia, ja. Gosia też umie gotować. Też umie gotować. Panie prezydencie, przez 29 lat finał dba również o zdrowie i Polaków poprzez kupowanie różnego rodzaju sprzęty. Na stronie mieleckiego Facebooka, Urzędu Miasta Mielca Facebooka, pojawił się taki dość ciekawy filmik, taka niecodzienna bajka, która mówi tam o wpływu smogu na nasze życie i zdrowie. No właśnie, czy Mielec jakoś ma szansę, aby był zadbany o to zdrowie? Nie tylko przez WOŚP. No właśnie... Ale mam się odnieść do niskiej emisji. Do niskiej emisji, Myślałem, że może panowie zapytacie mnie o sterylizatory, które zamieściliśmy w szkołach z powodu COVID-u. Okej, no tutaj próbujemy na różnych polach te działania, bo nie ma co ukrywać. Niska emisja dotyka nie tylko miasta Mielca, ale też i całej Polski. Rozpoczęliśmy działania edukacyjne właśnie poprzez filmiki, poprzez szkoły, żeby uświadomić tych młodych ludzi, jakimi paliwami należy palić w swoich domach jednorodzinnych.
do tego wszystkiego zinwentaryzowaliśmy część miasta, żeby też uświadomić mieszkańców, jakimi piecami dysponują, co należy poprawić jeszcze, że piece powyżej 10 lat już w tym roku należy wymienić i to jest obowiązek. No i to są takie tego typu działania, no po to, żeby uświadomić mieszkańców, powiedzieć im, co należy zrobić, żeby to nasze powietrze tutaj w Mielcu było czyste. A dwa, no dalecy jesteśmy od tego, żeby w jakiś sposób karać, bo wiadomo, mamy też do tego narzędzia. Natomiast też zatrudniliśmy firmę, która dronami lata nad domami, nad kominami. Jest to zgodnie z prawem, bo Kevin się tak na mnie patrzy, że jakby to wygląda, ale mówię. No i też edukujemy, potem mówimy, rozmawiamy, rozdajemy naklejki, które mówiące o tym, kiedy należy ten piec wymienić. No to są tego typu, działania. Jacku, mogę ci powiedzieć i zadeklarować równocześnie, że jeżeli chodzi o edukację, jeżeli chodzi o stare piece i tak dalej, jako były strażak, bo wiesz, że byłem strażakiem, 14-15 lat prawie, to ja mogę ci pomóc przy tym. Jeżeli chodzi o spotkanie, edukację, co to jest ciad, jak się czemu się zmienia, co się pali, jakie paliwo i tak dalej. Mogę ci chętnie pomóc. Super, dzięki za tą deklarację. No i Anglia pięknie sobie ze smogiem dała radę. I to ile lat temu? Zakaz całkowity paleniem węgla i chyba drzewem tak drzewem samo. Też. Więc widzicie, no można to zrobić, można to wprowadzić. No ale mówię, małymi krokami przede wszystkim, przez edukację, a potem pomalutku. Małymi krokami, ale pewnie. Tak jest. Panie prezydencie, ubiegły rok również upłynął pod hasłem 550-lecia lokacji miasta Mielca. No niestety nie udało nam się zrobić tych wszystkich wydarzeń i przedsięwzięć, które żeśmy zaplanowali, ale też nie było tak, że zapomnieliśmy o tej rocznicy. No nie, na ile COVID nam pozwalał, tego typu działania były podejmowane. Gro działań odbyło się w sieci. Miasto udekorowaliśmy flagami, tak żeby mieszkańcy, jak przemieszczają się po mieście, chodzą na spacery, wiedzieli o tym, że dzisiaj w tym roku obchodzimy 550-lecie lokacji naszego miasta. Udekorowaliśmy przystanki. Szereg działań było edukacyjnych razem ze szkołami, z przedszkolami. Wiele konkursów, wiele publikacji. Natomiast chcieliśmy zorganizować takie wielkie święto miasta przez 3 dni w czasie obchodów Dni Mielca, żebyśmy mogli posłuchać dobrej muzyki. Zaplanowaliśmy zaproszenie i zaprosiliśmy już wszystkie miasta partnerskie, z którymi współpracujemy. Chcieliśmy ich zaprosić, pokazać. Chcieliśmy zobaczyć, czym oni się mogą pochwalić. Też był taki zamiar, żeby każde miasto partnerskie, czy z Portugalii, czy z Niemiec, czy z Węgier, przywiozło grupę ludzi, którzy na scenie zatańczą, zaśpiewają, pokażą to, co jest najlepszego w ich regionie, tak żeby nasi mieszkańcy również mogli zobaczyć, jak to wygląda w innych rejonach Europy. No te działania nie zostały wykonane akurat w tym roku, w ubiegłym roku. Myślę, że i bardzo tego chcę, żeby to się odbyło w przyszłym roku albo w tym roku jeszcze. Za rok i tak będzie 550. Pierwszy. Przełożony. Ten rok nie istnieje. Zeszły rok nie istniał. Okay. Po prostu zrobimy to, a potem przyspieszamy z powrotem. Potem przyspieszymy. No i dlatego mówię, trochę optymizmu w tym wszystkim, ale mówię, mamy działania zaplanowane, jeszcze będziemy... Ja mam pytanie. No. Ale już musimy lądować. Ale mówiłeś o Mielcu i o Europie. I urodziło się w mojej głowie takie pytanko. Czy Mielec bratuje z jakimś miastem gdzieś? No to właśnie o tym bratowaniu mówiłem. Tak, mówiłem o Portugalii, mówiłem o Niemczech. Jest miasto Portugalii, w którym Mielec bratuje. Tak jest. Kurka, wodna. No. Więc może tam jechać, powiedz, cześć, jestem z Mielca. Tak. I tak, buenos días, señor. Widzę, że... Panie prezydencie, niestety czas nas goni i pana również, bo za chwileczkę pan uda się na Mielskiej ulicy kwestować. No jakąś z niespodzianką. Tak, pana tak, tak. Chciałbym tutaj przekazać na ręce panów, tylko nie chciałbym pomylić. Tu jest koszulka właśnie Christiana Gettingera. Chciałbym przekazać ją na licytację. Trzymaj tą koszulkę. Jest jego podpis. Jest, tak. Autograf. I tutaj proszę drugą koszulkę. Też mamy. Domański.
Domańskiego. Tak, jest. Mam Kettingera. No, tak jest. Przekazuję na licytację i ale chciałbym... Naprawdę? No to są panowie, którzy weszli do Ekstraklasy tutaj i Kevin doskonale chyba znasz historię. Nie wiem, chodzisz na mecze? Czy wiesz, że w zeszłym roku Darek, trainer, no, dał mi bilety i Gosi też, no, a to był na, o ile dobrze pamiętam, 17 marca, to był Stal Mielec i Poznań, nie wiem. Nie z Lechem pamiętam. Poznań, pucharowy. Tak. No. I 3 dni wcześniej COVID, nie ma meczu, ja no, kurko wiem. No. Ale musimy bilety, lądować, musimy już lądować, musimy bilety dzisiaj, trzymaj okay, bilety. Panie okay prezydencie, my też chcemy się z panem czymś podzielić. Tak jak pan zaczyna rano pracę, żeby w tym kubeczku naprawdę panu się też dobrze piło kawy na rozruszenie, na dobry początek dnia. Dziękuję, to pokażemy wszystkim, co to za kubek. O, dziękuję, dziękuję bardzo i... No, jak będziesz za rok, to staniesz też kolejny. Też? No, tak, ja. Dobrze. I tu musimy zostawić dużą kropkę. W przyszłym roku jestem zaproszony, panowie, tak? Umówimy się tak na spokojnie na rozmowy dalsze o naszym mieście. Okay. Ja przypomnę, naszym i państwa gościem był prezydent miasta Mielca Jacek Wiśniewski, a my mamy tą możliwość, żebyśmy jeszcze taką też kropkę postawili nad świętowaniem 550-lecia miasta Mielca. Oglądnijcie państwo specjalny teledysk w wykonaniu zespołu Grupa Wokalna Kameleon SCK, której opiekunem jest Jolanta Dudzik. No właśnie oni zrobili taki teledysk o naszym mieście. O. Zapraszamy. Dziękuję.